Wielkimi krokami zbliża się nasza pielgrzymka. Każdy z nas pewnie ma sporo obaw i wątpliwości, a czy to maszyna wytrzyma, jaka będzie pogoda, albo też czy na polu namiotowym nasze chrapanie nie obudzi całej reszty. Jest na to jeden dobry sposób, aby się wszystkiego tego wyzbyć. Trzeba zawierzyć to wszystko Panu Bogu. Coś, co szturmuje bramy nieba i ma moc upraszania wszelkich łask, jest koronka do Bożego miłosierdzia. Jezus tak powiedział Faustynie. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Więc zamiast bezsensownie przeglądać strony internetowe albo być może po raz setny słuchać Sławomira, odmówmy tę koronkę, która zajmuje zaledwie 8 minut. Te 8 minut ma moc upraszenia wszystkich łask, bo Jezus tak dalej mówi Faustynie. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, co mnie prosić będą. I to nieważne, czy jesteśmy grzesznikami, czy nie. Nieważne, ile mamy złych rzeczy na koncie, bo jak dalej jest napisane, że Jezus hojniejszy jest dla grzeszników, niż dla sprawiedliwych. Przy tej okazji chciałbym Was zachęcić do zapoznania się z dzienniczkiem świętej siostry Faustyny. Gwarantuję Wam, że słowa w nim zawarte odmienią Wasze życie. To tutaj jest napisane. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Być może między innymi jest tu mowa o nas. W końcu jesteśmy iskrą miłosierdzia.